Wir lesen zunächst vier Stellen, die erste aus dem ersten Petrusbrief. Przeczytamy cztery miejsca. Pierwsze miejsce z pierwszego listu Piotra. Kapitel 1. Pierwszy rozdział. Vers 18 bis 20. Od 18 do 20 wiersza. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 18 do 20 wiersza. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Dann aus Apostelgeschichte 8. Następnie z Dziejów Apostolskich z 8 rozdziału. Vers 32. 32 wiersz. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 32 wiersz. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. Und Vers 34 und 35. I 34 i 5 wiersz. Dlatego eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie samym, czy też o kim innym? A Filip, otworzywszy swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. Aus Johannes 1, z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału, vers 29. 29 wiersz. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 29 wiersz. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Und aus Offenbarung 5. I z Księgi Objawienia, z 5 rozdziału, vers 6. 6 wiersz. Księga Objawienia, 5 rozdział, 6 wiersz. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Wir wollen ein wenig der Spur des Lammes Gottes folgen. Chcemy troszeczkę przyjrzeć się tej ścieżce Baranka Bożego. Und in der ersten Stelle, die wir gelesen haben, geht der Blick in die Ewigkeit vor der Zeit. W pierwszym miejscu, które przeczytaliśmy, nasze spojrzenie zostało skierowane do tej wieczności przed nami. Petrus sagt, przeszłej wieczności. Petrus sagt, da war das Lamm Gottes schon zuvor erkannt. I Piotr tutaj nam przekazuje, że już w tamtym okresie czasu ten baranek był już przewidziany. Wir sind erlöst mit dem kostbaren Blut Christi. I my zostaliśmy odkupieni kosztowną krwią Chrystusa. Und er ist ein Lamm ohne Flecken und ohne Fehl. I on jest tym barankiem bez skazy i zmazy. Und als dieses Lamm ist er zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt. I jako ten baranek on został już przewidziany przed założeniem tego świata. Die Briefempfänger des ersten Petrusbriefes kamen aus dem Judentum. Odbiorcy tego pierwszego listu Piotra pochodzili z narodu żydowskiego. Sie kannten eine Erlösung durch Silber. Oni znali odkupienie dokonywane przez srebro. Nach dem Auszug aus Ägypten hatte jeder Israelit ein Sühngeld bezahlen müssen. Gdy po wyjściu z Egiptu, każdy z Izraelitów musiał zapłacić w srebrze opłatę za odkupienie. Und dieses Sühngeld war ein halbes Sekel Silber. I opłata ta wynosiła pół sykla srebra. Das kannten die Briefempfänger. A więc odbiorcy tego listu znali to. Aber jetzt sagt Petrus, die Erlösung, die ein Christ kennt. Ale teraz Piotr do nich mówi, że to odkupienie, które może znać chrześcijanin, für diese Erlösung ist ein weit höherer Preis bezahlt.
to za to odkupienie została położona znacznie wyższa cena. Silber reicht da nicht. Nie starczyła wartość srebra. Auch Gold reicht da nicht. Również i nie wystarczy wartość złota. Nein, das kostbare Blut Christi. Nie, ta kosztowna krew Chrystusa. Das ist der Preis, der nötig war, um eine ewige Erlösung zu bewirken. To jest cena, która była konieczna, aby właśnie sprawić to wieczne odkupienie. Welchen Wert hat sein hingegebenes Leben? Jakąż wartość właśnie posiada to życie, które on oddał. Und er ist ein Lamm ohne Flecken und ohne Fehl. A on jest tym barankiem, który jest bez skazy i zmazy. Zwei Gedanken möchte ich in Verbindung damit zeigen. I chciałbym w związku z tym pokazać dwie myśli. Erstens, er ist in sich selbst völlig rein und heilig. Po pierwsze, to on sam w sobie jest całkowicie święty i czysty. Und der zweite Gedanke. I druga myśl. Er ging durch eine sündige Welt. On przechodził przez grzeszny świat. Aber er blieb völlig ohne Flecken. Ale dalej pozostał niczym nie zmazany i splamiony. Er wurde nicht beschmutzt durch die Sünde. On nie został zabrudzony grzechem. Er ist das Lamm ohne Flecken und ohne Fehl. On jest tym barankiem, który jest bez skazy i zmazy. Und dieses Lamm ist zuvor erkannt. I właśnie tego rodzaju baranek został już przed wiecznością przeszłą przewidziany. Hier steht nicht, dass dieses Lamm auserwählt ist. Tu nie jest napisane, że ten baranek został wybrany. In 2. Mose 12 bei dem Passa. W przypadku tego baranka paschalnego, które jest opisane w II Mojżeszowej w 12. rozdziale. Da mussten die Israeliten ein Lamm auswählen. To czytamy o tym, że Izraelici mieli sobie wybrać baranka. Es waren mehrere zur Verfügung. Gdyż zwykle więcej każdy takich baranków posiadał do dyspozycji. Und jetzt mussten sie ihre Tiere anschauen. I mieli teraz przyjrzeć się swoim zwierzętom. Und mussten das richtige auswählen. I mieli wybrać spośród nich tego właściwego. Es musste einjährig sein. Po pierwsze, musiał być jednoroczny. Es musste ohne Fehl sein. Po drugie, musiał być bez skazy. Aber im Blick auf den Herrn Jesus wird nicht gesagt auserwählt. Ale w stosunku do osoby Pana Jezusa nie jest użyte słowo wybrany. Warum nicht? Dlaczego nie? Es gab keine Auswahl. Dlatego, że nie było możliwości wyboru. Es gab nur einen einzigen, der dieses Werk vollbringen konnte. Bo był tylko jeden jedyny, który mógł to dzieło wykonać. Es gab nur einen einzigen, der dieses Lamm Gottes werden konnte. Był tylko jeden jedyny, który mógł stać się tym barankiem Bożym. Und das ist der Herr Jesus. I to był właśnie Pan Jezus. Es konnte keine Auswahl getroffen werden. Nie można było dokonywać wyboru. Es steht auch nicht hier, dass er zuvor bestimmt ist. Steht nicht da, nein. Również nie jest napisane, że on został do tego przed wiekami przeznaczony. Hier steht, er ist zuvor erkannt. Tu jest napisane, dokładnie czytając, że on został rozpoznany przed wiekami. Warum steht nicht dort zuvor bestimmt? Dlaczego nie jest tu napisane, że on nie został przeznaczony przed wiekami? Um zu zeigen, dass er völlig freiwillig dieses Lamm Gottes wurde. Aby pokazać to, że on całkowicie dobrowolnie stał się tym barankiem Bożym. Und als dieses Lamm Gottes, das freiwillig sein Leben geben würde, ist er zuvor erkannt. I właśnie jako ten baranek Boży, który dobrowolnie chciał swoje życie położyć, możemy powiedzieć, że on był przed wiekami rozpoznany, poznany. Das war in der Ewigkeit vor der Zeit. A działo się w tej wieczności, zanim Bóg postanowił, żeby w ogóle powstał czas. Jetzt gehen wir in die Zeit des Alten Testamentes. Ale teraz przenieśmy się w myślach do czasów Starego Testamentu. Und da war der Herr Jesus angekündigt. I tam wiemy, że Pan Jezus został już ogłaszany. Und ein Beispiel dafür finden wir in Apostelgeschichte 8. I przykład na to znajdujemy właśnie opisany w Dziejach Apostolskich w 8. rozdziale. Da schreibt der Prophet Jesaja von diesem Lamm.
Czytamy tutaj wypowiedź proroka Izajasza o tym baranku. Und der Kämmerer fragt, von wem spricht der Prophet da? I ten rzezaniec królowej z południa, on pyta się Filipa, o kim tu jest mowa? Spricht er von sich selbst oder spricht er von einem anderen? Czy on mówi tu o samym sobie, czy on mówi o kimś innym? Und wir kennen die Antwort. I my znamy odpowiedź jego. Philippus kannte sie auch. Również i Filip znał odpowiedź. Er sagt, der Prophet spricht von Jesus. I powiedział to dobitnie, ten prorok mówi tu o Jezusie. So war der Herr Jesus im Alten Testament angekündigt. I w ten sposób Pan Jezus został w Starym Testamencie ogłoszony. In diesen konkreten Vorhersagen der Propheten. Właśnie w tych konkretnych przepowiedniach z ust proroków. Aber auch in vielen Bildern. Ale również też i we wielu obrazach. Und ein solches Bild haben wir heute Morgen gelesen. I o takim jednym z przykładów dzisiaj do południa mogliśmy czytać. Da fragt Isaac, wo ist das Schaf zum Brandopfer? I wiemy, że Izak zapytał się ojca swego, gdzie jest ten baranek na ofiarę całopalną? Und dann sagt Abraham, Gott wird es sich ersehen. I wtedy Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy. Und unsere Gedanken gehen zu dem Herrn Jesus, dem Lamm Gottes. I wtedy nasze myśli skierowały się na Pana Jezusa, na tego baranka Bożego. Und jetzt kommen wir in die Zeit des Neuen Testamentes. I teraz możemy przejść do czasu Nowego Testamentu. Der Herr Jesus wird geboren. Pan Jezus się narodził. Er wächst auf. I dorastał. Und dann kommt im Alter von etwa 30 Jahren zu Johannes. I mając około 30 lat, przyszedł do Jana Chrzciciela. Und Johannes sagt, siehe, das Lamm Gottes. I Jan, patrząc na niego, mówi, oto Baranek Boży. Zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt. Został już rozpoznany przed założeniem świata. Angekündigt im Alten Testament. Został ogłoszony w czasach Starego Testamentu. Und offenbart im Neuen Testament. I został objawiony w czasach Nowego Testamentu. Als er auf diese Erde kam und hier gelebt hat. Wtedy, gdy przyszedł na tą ziemię i żył na niej. Und dann ist er als das Lamm Gottes am Kreuz gestorben. I jako ten Baranek Boży tam zmarł na krzyżu. Was für ein Augenblick. O, jakaż podniosła chwila. Wir denken noch einmal an diese Szene in 1. Mose 22. Pomyślmy sobie jeszcze raz o tej scenie z pierwszej Mojżeszowej 22 rozdziału. Abraham hat den Altar gebaut. Abraham zbudował na górze ołtarz. Er hat das Holz darauf geschichtet. Ułożył drwa na nim. Er hat seinen Sohn Isaak genommen. On wziął swojego syna Izaaka. Er hat ihn gebunden. Związał go. Dann hat ihn auf das Holz gelegt. I położył go na to drewno na ołtarzu. Und dann nahm er in seine Hand das Messer. A następnie wziął do ręki swojej nóż. Und dann hob er seine Hand. Podniósł swoją dłoń. Er wollte seinen Sohn schlachten. I chciał zabić swojego syna. Und da kam eine Stimme aus dem Himmel. I w tym momencie rozległ się głos z nieba. Abraham, Abraham. Abrahamie, Abrahamie. Nein, Isaak musste nicht sterben. Nie, Izak nie musiał umierać. Aber das wahre Lamm Gottes. Ale ten prawdziwy Baranek Boży. Es starb am Kreuz auf Golgatha. Ten zmarł na krzyżu Golgoty. Was für ein Anblick. Jakiż obraz. Da kommt dieser Soldat zu den drei Kreuzen. I podchodzi żołnierz do tych trzech krzyży. Er hat den Auftrag, die Beine der Gekreuzigten zu brechen. On otrzymał zadanie, aby połamać golenie tych trzech na krzyżu. Er kommt zu dem ersten Kreuz. Podchodzi do pierwszego krzyża. Er bricht die Beine dieses Gekreuzigten. I łamie golenie tego ukrzyżowanego. Aber als er zu dem Kreuz in der Mitte kommt, ale gdy podszedł do tego krzyża po środku, da sieht er etwas. To zobaczył coś. Er sieht, dass der Herr Jesus schon gestorben war. I widzi, że Pan Jezus już zmarł. Was für ein Anblick. Jakiż widok. Der gestorbene Heiland am Kreuz. Zmarły Zbawiciel na krzyżu. Du gingst in den Tod, littest Angst und Not. I ty wszedłeś w śmierć, śpiewamy, i tam cierpiałeś. Das Lamm Gottes, das sein Leben gab. Jako ten Baranek Boży, który dał swoje życie.
Aber dieses Lamm Gottes lebt. Ale ten baranek Boży żyje. Und in Offenbarung 5, i w Księdze Objawienia w 5 rozdziale da machen wir jetzt einen Blick in die Zukunft, die vor uns liegt. Teraz możemy spojrzeć w tą przyszłość, która jest przed nami. Und da sehen wir das Lamm inmitten des Thrones. I tam oglądamy baranka, który stoi pośrodku tronu. Dort am Kreuz auf Golgatha, wo das Lamm gestorben ist. Ten krzyż Golgoty, na którym ten baranek zmarł. Da sehen wir es inmitten von Übeltätern. To widzimy, że on stoi pośrodku między złoczyńcami. Am Fluchholz. I w dodatku on tam jest przybity do drzewa przekleństwa. In tiefster Erniedrigung. I znajduje się w głębokim poniżeniu. Aber hier sehen wir es inmitten des Thrones. Ale teraz w objawieniu oglądamy go pośrodku tronu. Im Zentrum der Macht und der Herrlichkeit. Znajduje się w centrum mocy i chwały. Hoch erhoben und mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wysoko wywyższony i chwałą i czcią ukoronowany. Der Herr Jesus ist jetzt schon dort. Pan Jezus już teraz tam przebywa. Und einmal werden wir bei ihm sein. A my kiedyś będziemy razem z nim. Davon haben wir gesungen in unserem Lied. O tym śpiewaliśmy w naszej pieśni. Und dann werden wir dieses Lamm umgeben. I będziemy tego baranka otaczać. Dann werden wir ihn sehen inmitten des Thrones. I będziemy go widzieli właśnie takiego pośrodku tronów. Es ist ein Lamm erstens wie geschlachtet. Po pierwsze, jest to baranek, który jest jakoby zabity. Es wird ein ewiges Gedächtnis davon geben, dass er gestorben ist. Dlatego, że będzie wieczne wspominanie czy pamiątka o tym, że on zmarł. Aber es ist zweitens ein Lamm, das steht. Ale po drugie, oglądamy go jako baranka, który stoi. Der Herr Jesus lebt. A to świadczy, że Pan Jezus żyje. Und er lebt für immer. I on już żyje na zawsze. Wir sind noch hier auf dieser Erde. My jeszcze tu jesteśmy na tej ziemi. Und er lebt, um sich für uns zu verwenden. I on żyje, aby tam za nami się wstawiać. Hast du mal darüber nachgedacht? Czy już kiedyś na ten temat się zastanawiałeś? Da bist du hier auf dieser Erde. Że ty tu jesteś na tej ziemi. Morgen wieder in der Schule. Jutro rano będziesz w szkole. Bei der Arbeit, beim Einkaufen, im Haushalt. Albo będziesz w pracy, albo będziesz na zakupach, albo będziesz w gospodarstwie domowym. Vielleicht ein Termin beim Arzt. Może będziesz miał akurat wizytę u lekarza. Aber da ist im Himmel jemand tätig. Ale wiedz, że w niebie jest ktoś taki, który jest dla ciebie czynny. Der verwendet sich für dich. Który wstawia się za tobą. Der sieht, in welcher Situation du bist. I on widzi, w jakiej ty sytuacji jesteś. Der kennt auch deine Gedanken. On zna również twoje myśli. Der weiß um alle Sorgen, um alles, was auf dich zukommt. On zna również wszystkie twoje troski i wszystkie rzeczy, które ciebie spotkają jutro. Und er verwendet sich für dich. I on już wstawia się za tobą. Ja, du darfst zu ihm beten. Tak, ty możesz się modlić do niego. Aber unabhängig davon verwendet er sich für dich. Ale niezależnie od tego, on wstawia się za tobą. Ja, er ist jetzt schon dort inmitten des Thrones. On już teraz tam znajduje się pośrodku tronu. Aber einmal werden wir bei ihm sein. Ale kiedyś będziemy również i my przy nim. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. I wtedy będziemy go oglądali takim, jakim on jest. Und dann werden wir seine sieben Hörner sehen. I wtedy będziemy widzieli jego siedem rogów. Sieben Hörner stehen für vollkommene Macht. A siedem rogów to obrazowa mowa wskazująca na doskonałą moc. Dieses Lamm Gottes, ten baranek Boży, das auf der Erde sein Leben gab, który tu na tej ziemi swoje życie oddał, ist zugleich Gott selbst, jednocześnie jest osobiście Bogiem, der allmächtige Gott. Jest tym wszechmocnym Bogiem. Wir werden seine sieben Augen sehen. Będziemy również oglądali jego siedmioro oczu. Sieben Augen stehen für vollkommene Einsicht. A one obrazowo wskazują na doskonałe rozpoznanie wszystkiego. Er ist der allwissende Gott. Dlatego, że on jest tym Bogiem wszechwiedzącym. Und diese sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die gesandt sind über die ganze Erde. A tych siedmioro oczy to siedem duchów Bożych rozesłanych na całą ziemię. Er ist auch der allgegenwärtige Gott.
A to oznacza obrazowo, że on jest tym Bogiem wszechobecnym. I teraz możemy przejść do następnego miejsca z objawienia z 19 rozdziału. Offenbarung 19, Vers 7. Siódmy wiersz. Objawienie 19 rozdział, siódmy wiersz. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Das ist ein Augenblick, der liegt zwischen der Entrückung und dem sichtbaren Erscheinen des Herrn Jesus. Jest to chwila tutaj opisana, która znajduje się pomiędzy tym pochwyceniem ze ziemi wszystkich wierzących i wprowadzeniem do nieba, a również pomiędzy, przed widzialnym objawieniem się po raz kolejny Pana Jezusa na tej ziemi. Dieses Lamm Gottes wird einmal Hochzeit feiern. Ten baranek Boży będzie kiedyś właśnie brał udział w tym weselu. Und dann ist das Lamm zugleich der Bräutigam. I ten baranek jednocześnie staje się oblubieńcem. Die Gläubigen der Gnadenzeit, wszyscy wierzący obecnego czasu łaski, die zusammen die Versammlung Gottes bilden, którzy wszyscy razem tworzą jedno wielkie na całej ziemi zgromadzenie Boże, sie sind die Braut. Oni wszyscy są oblubienicą. Und dann wird der Bräutigam und die Braut völlig vereint. I w tym momencie ten oblubieniec i ta oblubienica będą w pełni zjednoczeni. Als das Lamm Gottes hat der Herr Jesus den Preis bezahlt, um diese Braut zu besitzen. Jako baranek Boży Pan Jezus zapłacił tą cenę posiadania tej oblubienicy. Er hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Dlatego, że on zgromadzenie umiłował i siebie samego za nie oddał. Und wie wartet er auf diesen Augenblick, Hochzeit zu feiern? I jakże on z utęsknieniem oczekuje tej chwili, aby świętować to wesele. Wir gehen noch eine Station weiter. I możemy teraz przejść jedną stację dalej. Wir lesen aus Offenbarung 14. I przeczytamy z objawienia z 14 rozdziału. Die Verse 1 bis 5. Wiersze od 1 do 5. Objawienie 14 rozdział od 1 do 5. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód, jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Nachdem der Herr Jesus das Lamm Gottes Hochzeit gefeiert hat, po tym, gdy Pan Jezus jako baranek Boży już świętował to wesele, nachdem diese völlige Vereinigung von ihm und seiner Versammlung stattgefunden hat, po tym, gdy nastąpiło te pełne zjednoczenie jego i jego zgromadzenia, wird er in Macht und Herrlichkeit hier auf dieser Erde erscheinen. Wtedy on w mocy i chwale ukaże się tu na tej ziemi. Zuerst werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Najpierw jego stopy staną na Górze Oliwnej. Er wird seine Feinde vernichten. I w tym momencie on zniszczy wszystkich swoich nieprzyjaciół. Und er wird den glaubenden Überrest aus Israel retten. I on tych wszystkich wierzących z resztki Izraela, on ich wszystkich wyratuje. Aber hier in Offenbarung 14
steht er nicht auf dem Ölberg. Ale tutaj w Księdze Objawienia w 14 rozdziale nie widzimy, żeby stał na Górze Oliwnej. Hier steht er auf dem Berg Zion. Tu oglądamy go, że stoi na Górze Syjon. Er ist der Sieger. A to oznacza, że on jest zwycięzcą. Er hat alle Feinde überwunden. On zwyciężył wszystkich nieprzyjaciół. Und jetzt nimmt er diese Stadt Jerusalem, Zion, in Besitz. I teraz on obejmuje to miasto Jerozolimę, czyli określoną pod tym słowem Syjon, w posiadanie. Er wird dort als der König der Könige und der Herr der Herren herrschen. I on tam w tym miejscu będzie panował jako król królów, jako pan panów. Und jetzt steht er dort auf diesem Berg Zion. I teraz on stoi na górze Syjon. Und wer ist er? I kim on jest? Das Lamm Gottes. On jest barankiem Bożym. Der hier auf dieser Erde war in Niedrigkeit. To ten sam, który tu na tej ziemi był w tak wielkim poniżeniu. Der hier das Leben gab als das Lamm Gottes. To ten, który swoje życie oddał jako baranek Boży. Der ist der gleiche, der dann als Sieger auf dem Berg Zion stehen wird. To jest ten sam, który jako zwycięzca teraz stanie na górze Syjon. Als er hier war und auf Golgatha sein Leben gab. Gdy on był na tej ziemi i na Golgocie oddał swoje życie, da war er allein. To był osamotniony, sam. Die Jünger hatten ihn verlassen. Nawet uczniowie go opuścili. Die Menschen hatten ihn ausgestoßen. A ludzie go odepchnęli. So hing er zwischen Himmel und Erde. I w ten sposób on zawisł pomiędzy niebem a ziemią. Und dann wurde er von Gott verlassen. I został przez Boga opuszczony. Aber wenn er hier als das Lamm auf dem Berg Zion steht, ale gdy on jako ten baranek Boży stanie na tej górze Syjon, dann ist er nicht allein. Wtedy nie będzie już samotny. 144.000 sind bei ihm. 144 tysiące będzie razem z nim. Eine komplette Anzahl. A to jest symboliczne określenie kompletnej liczby. Aus seinem irdischen Volk. Która obrazuje tych, którzy są z jego ziemskiego narodu. Er hat sie bewahrt und gerettet durch die Gerichte der Drangsalszeit. On ich wszystkich zachował i wyratował w tym wielkim ucisku. Sie haben überwunden. Oni zwyciężyli. Und sie sind bei ihm. I teraz są przy nim. Wenn er in Macht und Herrlichkeit auf dem Berg Zion steht. Gdy on będzie w mocy i chwale stał na górze Syjon. Sie tragen seinen Namen. A oni będą nosili jego imię. Sie sind ein Zeugnis für ihn, für das Lamm Gottes. Oni są świadectwem dla niego, dla tego baranka Bożego. Wenn sie seinen Namen tragen, gdy oni jego imię noszą, dann bedeutet es, dass sie zeigen, dass wir hier stehen, das verdanken wir ihm. To to oznacza, że oni tym samym poświadczają, że w ogóle, że możemy tu stanąć, to tylko zawdzięczamy Jemu. Er hat uns gerettet. To On nas uratował. Er hat uns geführt und bewahrt, auch durch große Schwierigkeiten. On nas prowadził i zachował w tych wielkich trudnościach. Wir waren verachtet. My byliśmy w pogardzie. Wir waren verfolgt. Byliśmy prześladowani. Aber er hat uns geholfen. Ale On nam pomógł. Und jetzt stehen wir hier als ein Zeugnis für ihn. I teraz tu stoimy przed Nim jako świadectwo dla Niego. Wollen wir nicht auch mehr ein Zeugnis sein für das Lamm Gottes, das uns erlöst hat? Czy i my nie chcielibyśmy jeszcze więcej być świadectwem dla Tego, który za nas stał się, dla nas stał się tym barankiem i za nas zmarł? Sie tragen auch den Namen seines Vaters an ihren Stirnen. Również czytaliśmy tutaj, że na swoich czołach noszą imię swojego ojca. Hier steht nicht, dass sie den Namen ihres Vaters an den Stirnen tragen. Tu nie jest napisane, że oni noszą na swoich czołach imię ich ojca. Hier steht, es ist sein Vater. Nie, tu jest napisane, że noszą imię jego ojca. Wir als Glaubende dieser Gnadenzeit. Bo my, jako wierzący z obecnego czasu łaski, die zur Versammlung Gottes gehören, którzy należymy do Zgromadzenia Bożego, wir dürfen für uns wissen, dass der Herr Jesus gesagt hat, mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott. My możemy o tym wiedzieć, że Pan Jezus do nas powiedział, mój Ojciec, wasz Ojciec, mój Bóg, wasz Bóg.
Das ist die innige Beziehung, in der wir stehen dürfen zu Gott als unserem himmlischen Vater. To świadczy o tej ścisłej wewnętrznej łączności i społeczności, w jakiej my dzięki niemu możemy teraz znajdować się z naszym Bogiem i Ojcem. Aber dieser gerettete Überrest, ale ta wyratowana resztka wierzących z Izraela, er ist nicht in dieser innigen Beziehung. Oni nie znajdują się w tej ścisłej społeczności z Nim. Diese Geretteten sind auch unendlich glücklich. Oczywiście, ci wyratowani są też i nieskończenie szczęśliwi z tego powodu. Aber die Beziehung, in der wir stehen dürfen, zu Gott als unserem Vater im Himmel, ist noch inniger. Ale ten związek, w jakim my możemy znajdować się z naszym Bogiem i Ojcem, jest jeszcze bardziej ściślejszy niż ich. Jetzt hört Johannes eine gewaltige Stimme. I teraz Jan słyszy potężny głos. Es ist eine Stimme voller Autorität. A jest to głos, który świadczy o pełni autorytetu. Wie das Rauschen vieler Wasser und das Rollen eines lauten Donners. Tak jak tutaj czytaliśmy, głos jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu. Aber es ist zugleich eine Stimme voller Harmonie und Wohlklang. Ale jednocześnie jest to głos, który jest pełen, w pełni zharmonizowany i takiego miłego dźwięku. Eine Stimme wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Bo my czytamy, że jest to głos jak dźwięk harfiarzy grających na swoich harfach. Und dann hört Johannes diese 144.000 singen. I nagle Jan słyszy, jak te 144 tysiące zaśpiewali pieśń. Sie singen ein neues Lied. Zaśpiewali nową pieśń. Sie singen es hier auf der Erde. Śpiewają tą pieśń tu na tej ziemi. Und dieses Lied kommt vor Gott auf seinem Thron. I ta pieśń wstępuje do Boga przed Jego tron. Es ist ein Lied, das von der Erde zum Himmel emporsteigt und zur Ehre Gottes ist. Jest to pieśń, która tu z tej ziemi wstępuje do Boga ku Jego chwale i czci. In Offenbarung 5 wird ein neues Lied im Himmel gesungen. W Księdze Objawienia, w 5 rozdziale oglądamy, że w niebie była zaśpiewana nowa pieśń. Aber hier wird ein neues Lied auf der Erde gesungen. Ale tu oglądamy, że na tej ziemi jest zaśpiewana nowa pieśń. Und dann haben wir am Ende von Vers 3 gelesen. I następnie czytaliśmy pod koniec 3 wiersza. Niemand konnte dieses Lied lernen, nur die 144.000. W połowie tego wiersza i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące. Warum sagt die Bibel das? Dlaczego Biblia nam to tutaj tak przekazuje? Ich möchte gerne eine Erklärung geben. Chciałbym podać jedno wyjaśnienie. In einem Lied, da drückt man eine Glaubenserfahrung aus. Bo w pieśni wyrażamy nasze doświadczenie we wierze. In einem Lied da drückt man etwas aus von dem, was man von dem Herrn Jesus kennengelernt hat. Bo w pieśni wyrażamy również i to, co żeśmy mogli poznać na osobie Pana Jezusa. Wir haben das beim Singen eben auch gemerkt. Z pewnością też i wy w czasie śpiewu to zauważacie. Jezu, du bist meiner Seele Ruh. Panie Jezu, Ty jedynie jesteś spoczynkiem dla mojej duszy. Das ist keine Theorie. To nie jest pusta teoria. Das ist etwas, was dieser Liederdichter erfahren hat. To jest właśnie coś, co ci śpiewający doświadczyli w życiu. Er hat gedichtet, dass er sich danach sehnt, bei dem Herrn Jesus zu sein. I ten, który tą pieśń również ułożył, wyraził to, że on tęskni z tej ziemi, aby być już przy Panu Jezusie. So drücken Lieder geistliche Erfahrungen aus. I tym sposobem pieśni wyrażają te duchowe doświadczenia tych, którzy je napisali. Und diese 144.000, die haben Erfahrungen gemacht. I te 144 tysiące, oni również przeszli swoje doświadczenia. Erfahrungen mit dem Lamm Gottes. Doświadczenia również i z tym Barankiem Bożym. Als sie verfolgt wurden. Wtedy, gdy byli prześladowani. Als sie geschlagen wurden. Wtedy, gdy byli bici. Als sie ins Gefängnis kamen. Wtedy, gdy byli wrzuceni do więzienia. Da haben sie es erlebt.
Wtedy oni to przeżyli. Der Herr Jesus war bei ihnen. Że Pan Jezus był z nimi. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Bo we wszystkich ich uciskach czytamy i on był uciśniony. Sie haben seine Hilfe erlebt. I oni przeżyli jego pomoc. Wie er sie gestärkt hat und ihnen den Mut erhalten hat. Wtedy, gdy on ich wzmacniał i podtrzymywał ich odwagę. Sie haben sein Mitempfinden erlebt. I oni przeżyli również jego współczucie. Und von dem, was sie von ihm kennengelernt haben in diesen schwierigen Umständen, singen sie jetzt das neue Lied. I o tym wszystkim, co oni poznali z jego osoby w tych trudnych okolicznościach, teraz wyrażają w tej pieśni. Deswegen konnte niemand sonst dieses Lied lernen. To dlatego też nikt inny nie mógł się tej pieśni nauczyć. Hast du nicht auch persönliche Erfahrungen mit dem Herrn Jesus gemacht? Czy i ty nie poczyniłeś w swoim życiu całkowicie osobistych doświadczeń z Panem Jezusem? Hast du nicht auch erlebt, wie er bei dir war? Czy i tego nie doświadczyłeś, że on był przy tobie? Wie er dir Ruhe gegeben hat in dein aufgewühltes Herz? Gdy on zlał swój pokój i spokój do twojego wzburzonego serca. Wenn wir ihn so kennengelernt haben, jeżeli w taki sposób go poznaliśmy, dann verbindet es uns mit ihm. To z pewnością te przeżycia połączyły nas z nim. Und dann dürfen wir ihn und Gott dafür preisen. I wtedy możemy Jego i Boga za to wysławiać. Und dürfen auch ein solches Lied zu seiner Ehre singen. I możemy tego rodzaju pieśń dla Jego chwały zaśpiewać. Diese 144.000, der gerettete Überrest, te 144 tysiące, ta wyratowana resztka wierzących z Izraela, wird in Vers 4 und 5 beschrieben. Oni zostali w czwartym i piątym wierszu bliżej opisani. Der erste Punkt ist, sie haben sich rein erhalten. Pierwszym punktem jest to, że oni utrzymali swoją czystość. Der zweite Punkt ist, sie folgen dem Lamm, wohin irgend es geht. Drugim punktem charakteryzującym ich jest to, że podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Der dritte Punkt, sie sind erkauft als ein Eigentum für Gott und das Lamm. Trzecim punktem zostali oni wykupieni dla Boga i dla baranka. Der vierte Punkt, sie sind Erstlinge von dieser Erde. I czwartym punktem jest to, że oni są pierwocinami z tej ziemi. Und der fünfte Punkt, keine Lüge in ihrem Mund. I piąty punkt, i w ich ustach nie znaleziono kłamstwa. Erhalten wir uns auch rein für den Herrn Jesus? Czy i my zachowujemy siebie samych w czystości dla Pana Jezusa? Folgen wir ihm auch, dem Lamm Gottes? Czy idziemy i my za nim, jako za tym barankiem Bożym? Hier wird gesagt, sie folgen ihm, wohin irgend es geht. Tu jest napisane, że oni podążali za barankiem, dokądkolwiek on się udał. Wir folgen dem Herrn Jesus gerne, wenn es uns passt. A jakże często jest tak, że my idziemy za Panem Jezusem dotąd, póki nam to pasuje. Wenn der Weg, den er für uns hat, mit unseren Plänen übereinstimmt, dann folgen wir ihm gerne. Jeżeli jego droga pasuje do naszych własnych planów, to wtedy chętnie idziemy za nim. Ein Bibelvers, der mit unseren Ideen übereinstimmt, den befolgen wir sehr gerne. Bo wiersz z Biblii, który pasuje całkowicie do naszych własnych idei, ten chętnie wykonujemy. Aber hier steht was anderes. Nie, a tutaj jest napisane coś całkowicie innego. Wohin irgend es geht. Tu jest napisane, dokądkolwiek on idzie, to idą za nim. Das bedeutet? Co to oznacza? Egal, ob ich es verstehe. Obojętnie, jak ja sam sobie myślę i rozumiem. Egal, ob es mit meinen Plänen zusammenpasst. Nieważne, czy to zgadza się z moimi własnymi planami. Herr Jesus, ich folge dir. Panie Jezu, ja idę za Tobą. Was auch immer kommt. Obojętnie, co mnie spotka razem z Tobą. Diesen Weg hinter dir her, den will ich nicht aufgeben. Bo ja nie chcę zrezygnować z tej drogi, która jest drogą za Tobą. Das haben diese 144.000 verwirklicht. To te 144 tysiące urzeczywistniło w swoim życiu. Und wir sehen, es hat sich gelohnt.
I widzimy tutaj wyraźnie, że to im się opłaciło. Sie stehen mit dem Lamm Gottes, dem Sieger, auf dem Berg Zion. Dlatego, że oni mogli stanąć z tym barankiem Bożym, który jako zwycięzca stanął na górze Sion. Auch wir sind für Gott und für das Lamm erkauft. Również i my jesteśmy wykupieni dla Boga i dla baranka. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Przecież my nie należymy już teraz sami do siebie. Und diese 144.000 sind Erstlinge auf der Erde. I te 144 tysiące, oni są pierwocinami na tej ziemi. Sie gehen lebend ein in das tausendjährige Reich. Oni żywo wchodzą do tysiącletniego królestwa. Andere werden ihnen folgen. Inni pójdą za nimi. Solche aus den Nationen. Również i tacy spośród narodów. Aber sie sind die Erstlinge. Ale oni są tymi pierwszymi, czyli pierwocinami. Und wir? A my? Wir sind die Erstlinge für den Himmel. Ale my jesteśmy pierwocinami do nieba. Es werden auch andere im Himmel sein. Również w niebie będą też i inni. Die Gläubigen des Alten Testamentes. Mianowicie wszyscy wierzący starotestamentowi. Die Märtyrer der Drangsalszeit. Jak również też i wszyscy męczennicy, którzy zginą w ucisku. Aber die Glaubenden der Gnadenzeit sind die Erstlinge für den Himmel. Ale wszyscy wierzący z obecnego czasu łaski będą tymi pierwocinami, czyli pierwszymi, którzy wejdą do nieba. Wir gehen noch eine Station weiter. I teraz możemy przejść do następnego punktu, do następnej stacji. Kapitel 15, vers 2 und 3. 15 rozdział objawienia, 2 i 3 wiersz. I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. In Kapitel 14 hatten wir eine Szene auf der Erde. W 14 rozdziale oglądaliśmy scenę na ziemi. Hier in Kapitel 15 ist es eine Szene im Himmel. Tutaj w 15 rozdziale oglądamy scenę w niebie. Und da sieht Johannes ein gläsernes Meer. I tu Jan widzi takie morze szkliste. Da denken wir an das Waschbecken, das im Vorhof des Zeltes der Zusammenkunft stand. I to przypomina nam o tej wielkiej umywalni, która stała w przedsionku przed świątynią. Die Priester mussten ihre Hände und ihre Füße waschen, wenn sie den Dienst tun wollten. I tam w tej umywalni kapłani mieli obmywać swoje ręce i nogi, zanim rozpoczynali służbę kapłańską w przybytku. Aber hier ist es ein gläsernes Meer. Ale tutaj jest opisane morze szkliste. Dieses Waschbecken, als es dann für den Tempel gemacht wurde, wird auch als Meer bezeichnet. Trzeba to zauważyć, że również i ta umywalnia w Starym Testamencie, która była zrobiona dla tego przybytku na pustyni i późniejszej świątyni Salomona, ona też jest w Biblii nazywana jako morze. Aber wenn es hier ein gläsernes Meer ist, ale jeżeli tutaj czytamy o morzu szklistym, dann bedeutet es, dass keine Reinigung mehr nötig ist. To oznacza, że już nie jest rzeczą konieczną, aby następowało oczyszczanie. Mit Glas kann man sich nicht waschen. Dlatego, że szkłem nie można się umyć. Aber im Himmel ist keine Reinigung mehr nötig. I to dlatego, że też w niebie nie jest już konieczne jakiekolwiek oczyszczanie. Aber Johannes sieht dieses Meer mit Feuer gemischt. A Jan widzi, że te morze szkliste jest zmieszane z ogniem. Was bedeutet das? Co to oznacza? Die er gleich sieht, die sind hier auf dieser Erde durch tiefste Leiden gegangen. Tych, których poprzednio oglądaliśmy, oni na tej ziemi przeszli przez największe cierpienia. Durch das Feuer der Versuchung. Oni przeszli również i przez ogień wszelkiego rodzaju doświadczeń i pokus. So wie die drei Freunde Daniels im Feuerofen waren. Tak jak ci trzej przyjaciele Daniela znaleźli się w tym rozpalonym piecu. Und diese Verfolgung, die ging so weit, dass sie den Märtyrertod gestorben sind.
I te prześladowania posunęły się tak daleko, że oni tutaj nawet też i zmarli śmiercią męczeńską. Aber jetzt werden sie im Himmel gesehen. Ale teraz my ich oglądamy w niebie. Und da ist das Feuer der Verfolgung für immer gelöscht. I wtedy ten dla nich już ten ogień prześladowania został na wieki całkowicie ugaszony. Das zeigt das gläserne Meer mit Feuer gemischt. To obrazowo przedstawia właśnie te morze szkliste zmieszane z ogniem. Sie haben auf der Erde ihr Leben gegeben. Oni na tej ziemi złożyli w ofierze swoje życie. Sie sind den Märtyrer tot gestorben. Zmarli tą śmiercią męczeńską. Da haben die Menschen gedacht, jetzt sind wir sie endlich los. I ludzie myśleli, w końcu żeśmy się ich pozbyli. Aber Gott nennt sie die Überwinder. Ale Bóg nazywa ich zwycięzcami. Und jetzt sieht Johannes sie an diesem gläsernen Meer stehen. I Jan widzi ich, jak oni stoją przy tym morzu szklistym. Sie leben weiter. To oznacza, że oni dalej żyją. Der Märtyrer tot auf der Erde war nicht ihr Ende. Dlatego, że ta śmierć męczeńska na tej ziemi nie była dla nich końcem ich egzystencji. Sie hatten Harfen Gottes und sie singen ein Lied. Oni mają ze sobą harfy Boże i śpiewają pieśń. Das Lied Moses und das Lied des Lammes. Śpiewają pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Wir denken an das Lied der Erlösung in 2. Mose 15. I teraz możemy sobie przypomnieć tą pieśń wyzwolenia, jaką zaśpiewał lud izraelski w 2. Mojżeszowej w 15. rozdziale. Mose hatte dieses Lied angestimmt. To Mojżesz zaintonował tą pieśń. Es ist das Lied einer zeitlichen Erlösung, der Erlösung aus Ägypten. Jest to pieśń tego doczesnego wyzwolenia, wyzwolenia z ucisku w Egipcie. Aber sie singen auch das Lied des Lammes. Ale oni również śpiewają pieśń Baranka. Und dieses Lied, dieses Lamm hat eine ewige Erlösung für sie bewirkt. I ten baranek sprawił dla nich wieczne odkupienie. Aber Mose hat noch ein Lied gesungen. Ale Mojżesz śpiewał jeszcze jedną pieśń. Und er hat dieses Lied die Kinder Israel gelehrt. On tą pieśń nauczył wszystkich synów izraelskich. Es ist das Lied am Ende des 5. Buches Mose. Mam na myśli tu pieśń, która jest zapisana pod koniec 5. Księgi Mojżeszowej. Und was hat Mose da gesungen? I jaka jest treść, którą zaśpiewał Mojżesz? Der Fels, vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind recht. Między innymi tam są takie słowa: Skało, doskonałym jest twój czyn i ty jesteś doskonały. Das singen diese Überwinder, die auf der Erde ihr Leben gelassen haben, auch. To śpiewają ci zwycięzcy, którzy tu na tej ziemi zostawili swoje życie. Es waren schwere Wege, die sie gehen mussten. To były trudne drogi, którymi oni musieli iść. Die 144.000 sind gerettet worden durch diese Drangsalszeit. Te poprzednio oglądane 144 tysiące z Izraela, oni zostali wyratowani w tym wielkim ucisku. Aber diese Märtyrer, sie sind gestorben. Ale teraz oglądani męczennicy, oni wszyscy na ziemi pomarli. Konnte Gott sie nicht retten? Czy Bóg nie był w stanie ich zachować od tego? Doch, er konnte sie retten. Tak, on mógł ich zachować, wyratować. Aber er hat es nicht getan. Ale on tego nie uczynił. Er hatte einen anderen Plan für sie. Dlatego, że on miał inny plan dla nich. Und jetzt sind sie im Himmel. I teraz oglądamy ich w niebie. Und sie singen, ja, deine Wege waren recht. I wtedy widzimy, że oni śpiewają w niebie tą pieśń, która ma takie słowa: Tak, Panie, twoje drogi były prawe. Deine Wege waren Leidenswege für uns. Twoje drogi wprawdzie były dla nas tymi drogami cierpień. Aber deine Wege, sie sind recht, gerecht und wahrhaftig. Ale twoje drogi są sprawiedliwe i prawdziwe. So singen sie zur Ehre des Lammes. I w ten sposób oni śpiewają ku czci Baranka. Wir gehen noch zu einer letzten Station. I teraz przejdźmy jeszcze do ostatniego punktu, ostatniej stacji. Kapitel 22, vers 1. I przeczytamy z 22 rozdziału Księgi Objawienia pierwszy wiersz. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
und Vers 3. I trzeci wiersz. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Hier kommt das Lamm Gottes zum letzten Mal in der Bibel vor. W tym miejscu to słowo Baranek Boży po raz ostatni pojawia się w Biblii. Es ist die Beschreibung der Versammlung in der Zeit des tausendjährigen Reiches. Mamy przed sobą opis zgromadzenia w czasie tysiącletniego królestwa. Aber in Kapitel 22 Vers 1 bis 5 geht der Blick über bis in die Ewigkeit. Ale w tym 22 rozdziale, w wierszach od 1 do 5, spojrzenie sięga dalej niż te tysiącletnie królestwo, bo aż do wieczności przed nami. Und da wird Johannes geführt zur Quelle allen Segens. I Jan został przyprowadzony do źródła wszelkich błogosławieństw. Aus dem Thron Gottes kommt dieser Strom von Wasser des Lebens. To właśnie z tronu Bożego wypływa ta rzeka wody żywota. Aus dem Thron Gottes und des Lammes. Wypływa z tronu Boga i Baranka. Der Herr Jesus, die Quelle allen Segens. Pan Jezus, te źródło wszelkiego błogosławieństwa. Und dann sieht Johannes den Thron Gottes und des Lammes in dieser Stadt. I Jan widzi ten tron Boga i Baranka w tym mieście. Und er sieht die Knechte Gottes, die Glaubenden, die zur Versammlung gehören. I on widzi sług Bożych, wszystkich tych wierzących ze zgromadzenia. Und sie werden ihm dienen, Gott und dem Lamm. Którzy będą Jemu służyli, Bogu i Barankowi. Und sie werden sein Angesicht sehen. I będą oglądali Jego oblicze. Wir werden das Angesicht des Lammes Gottes sehen. Będziemy oglądali to oblicze Baranka Bożego. Was ein herrliches Ziel. Jakiż wspaniały cel przed nami. Bald sind wir da. I wkrótce tam będziemy. Noch sind wir hier auf der Erde. Jeszcze teraz przebywamy na ziemi. Wollen wir nicht auch dem Lamm Gottes folgen, wohin irgend es geht? Czy nie chcielibyśmy na tej ziemi chodzić za Barankiem, dokądkolwiek on idzie? Wollen wir ihm nicht im persönlichen Leben in Treue nachfolgen? Czy i w osobistym życiu nie chcielibyśmy mu w wierności go naśladować albo iść za nim? Wollen wir ihm nicht in unseren Ehen gemeinsam nachfolgen? Czy też nie chcielibyśmy i w naszych małżeństwach wspólnie iść za nim? Wenn ein Ehemann und eine Ehefrau auf den Herrn Jesus, auf das Lamm Gottes blicken. Jeżeli małżonek i małżonka wspólnie spoglądają na Baranka Bożego und diesen Wunsch haben, ihm gemeinsam zu folgen. I mają w sobie to życzenie, aby razem iść za tym Barankiem, dann wird es gut gehen in der Ehe. Wtedy w tym małżeństwie będzie się dobrze powodziło. Wollen wir ihm nicht in den Familien gemeinsam folgen? Czy nie chcielibyśmy całymi rodzinami pójść za nim? Wollen wir ihm nicht als Geschwister auf dem gemeinsamen Weg folgen? Czy nie chcielibyśmy również też i jako wierzący bracia i siostry ze zborów razem społecznie za nim pójść? Das geht nur auf dem Weg, den uns in der Bibel gezeigt hat. A jest to możliwe tylko na drodze, którą on nam w Biblii pokazał. Das Lamm wird nie auf einen anderen Weg führen. Dlatego, że ten baranek nigdy nie poprowadzi nas na jakąś inną drogę. Aber auf diesem Weg, da müssen wir ihn anschauen. Ale będąc na tej drodze, musimy cały czas spoglądać na Niego. Damit wir ihn nur ja nicht aus den Augen verlieren. Abyśmy w żadnej chwilce nie stracili Go z naszych oczu. Und dann werden wir auch in einem guten miteinander diesen Weg gehen. I wtedy dopiero będziemy mogli w dobrym współżyciu wszyscy razem społecznie iść za Nim. Wenn wir diesen Blick auf ihn nicht mehr haben. Bo jeżeli nie będziemy mieli tego spojrzenia ciągle na Niego skierowanego, dann wird es schnell einer gegen den anderen gehen. Bo to wtedy jakże szybko będzie sytuacja następowała, że jeden będzie szedł przeciwko drugiemu. Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Schwester. Brat przeciwko bratu, a siostra przeciwko siostrze. Örtliche Versammlung gegen örtliche Versammlung.
Miejscowy zbór przeciwko drugiemu miejscowemu zborowi. Aber wenn wir ihn anschauen, ale jeżeli będziemy na niego spoglądali, wenn das jeder tut, jeżeli każdy będzie to czynił, dann werden wir ihm miteinander nachfolgen. Wtedy dopiero będziemy w stanie społecznie razem naśladować i chodzić za nim. Dann kann es so sein, wie es in Psalm 133 steht. I wtedy może się zdarzyć to, co jest napisane w Psalmie 133. Wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Jak to dobrze i jak to jest miło, jeżeli bracia w jednomyślności razem ze sobą przebywają. Sieh doch die Sache mit den Augen des Herrn. Spoglądaj na tą rzecz oczami Pana. Beurteile doch die Frage aus seiner Perspektive. I osądzaj tą rzecz nie z twojej perspektywy. Denke über deinen Bruder, über deine Schwester, so wie er über sie denkt. I myśl o twoim bracie i o twojej siostrze tak samo, jak Pan o nich myśli. Und bevor du deinen Bruder aufsuchst und ihm etwas sagst, i zanim ty jakiegoś brata postanowisz odwiedzić, aby mu coś powiedzieć, spreche mit ihm darüber, dem Lamm Gottes. To najpierw porozmawiaj z nim, z Barankiem Bożym. Das ist ganz praktisch, ihn anschauen. To oznacza w praktyce spoglądanie na niego. Dem Lamm folgen, wohin irgendes geht. Aby naśladować i pójść za tym barankiem, dokądkolwiek on pójdzie. In Ewigkeit werden wir sein Angesicht sehen. Dlatego, że my po całą wieczność będziemy jego oblicze oglądali. Und das, was uns in Ewigkeit für immer glücklich machen wird. I to, co nas może na całą wieczność szczęśliwymi uczynić. Das ist auch heute schon das, was wir brauchen. To może być też i to, tą rzeczą, którą my dzisiaj też potrzebujemy. Auf diesem Weg, dem Lamme Gottes nach. Bo jesteśmy na tej drodze za Barankiem Bożym. I wtedy dopiero będziemy mogli szczęśliwie za Nim pójść.